Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Oto jest kolejny odcinek Goticzka i tutaj mamy Georga oraz Markusa jednym drugim, ponieważ przywołałem ich Marvinem, no bo no nie mogłem ich znaleźć, więc z kim pierwszy? Georg jesteś chyba. Jesteś z zewnątrz, prawda? Liczę, że masz... Dobra, mieliśmy tutaj ten podstawowy dialog najwyraźniej. Proszę, magia ułatwia życie. Nie będę pytał, jak to zrobiłeś. Ino z tobą, dziękuję. Potrzebujesz może mikstur leczniczych? Pewnie. Okej, więc to na razie tyle. Ale spróbujmy się z Georgiem rozmówić, trafić w niego. Czy to na odwrót było? Bo jak mogę ci pomóc, to nie chcę odpalać przypadkiem questa, którego już mam zrobionego. Okej. 5 orkowych przywódców nie żyje. Chwała Inosowi! Naprawdę jesteś bohaterem, wiesz, przybyszu? To wszystko, co udało mi się uratować z dobytku mieszkańców miasta. Zabiorę się niezwłocznie, niechaj... Przynajmniej nagrodę z questa dostajemy przy okazji. Rozmawiałem z Charypto o ognistym pucharze. Doskonale. My próbujemy od wielu dni, ale na próżno. To przywróci twoją magię. Jesteś prawdziwym bohaterem. Wiesz o tym? Niechaj Inos macie w opiece. Proszę, przyjmij to ode mnie. No dobra, więc to im daliśmy. Oni na razie sobie stać jeden na drugim jedząc pep. I tak, patrząc dalej, mamy teraz pójść do Redok. Do Redok, więc Redok było tutaj. Teleporcik nawet już jest. Więc świetnie. Ciup. I w Redok przywódcą tutaj buntowników jest właśnie Paladyn. Tylko jak on się nazywał, bo już nie pamiętam. Javier. Oby było tak, że jak już te wszystkie puchary oddam, to reputacja buntowników skoczy mi na tyle, że tą zbroję Paladyna sobie załatwię. No bo mam złoto na to, mam złoto. I wtedy też praktycznie wchodzimy w endgame'a, mi się zdaje. Nic nie będę kupywać, o żadne itemy nie będę się starać. I po prostu będziemy się bawić, co nie? Norris, Javier. Zwracam ci magię. Jak mówią, wiara przenosi góry. Dziękuję. Dzięki tobie odzyskałem nadzieję, że wszystko ma. Okej, dostał. Dostaliśmy 10 potek many. Fajnie to wygląda, chociaż z tymi, że nagrodami, że to wygląda, jakbyśmy w tym momencie rzeczywiście na end bossa się szykowali. A my jeszcze nawet z Xardasem się nie rozmówiliśmy. Węzel jest więziony przez orków w latarni Cape Dan. On już ma. Konrad przebywa w zamku w Trellis. On dostał. Karlen ma mały obóz w okolicy Nemory. Cruz znajduje się w okolicach Morasul. Czyli chyba Karlen został. Czy możemy zerknąć, ile mamy tych ognistych pucharów jeszcze? 1. Okej. Okay. Ma mały obóz w okolicy Nemory. Ziomo. Tylko, gdzie on dokładnie się znajduje? Dobra, sprawdziłem w tą stronę. To zaraz mu oddamy, czy ja tego Karlena w ogóle spotkałem? No dosłownie nie przypominam sobie w ogóle żadnej interakcji z nim. A mogło być, mogło nie być. No chyba, że internety mnie oszukały, albo ja jestem głupi, nie wiem czytać mapy w internetach. Albo... I to, i to. Wait a minute. Bo tak, gościu rzeczywiście tu w okolicy... Powinien się znajdować. Jakiś mały obóz. Tutaj mamy krwiopicę. Nie chcę się... już, dobra. Jolo. Serio? Kurwa, nie wierzę. Jaki niefart. Już kij z tym, że mnie ten... Że tracę życie, ale... Że gówno widzę teraz przez tę zieloną poświatę. No, on gdzieś tutaj powinien się znajdować. Niby jakiś mały obóz. Kwestia jest taka, że on później... Po pokazaniu nam pustyni... Wraca do Nemory. Tutaj serio mógłby być coś takiego, że może czasami skazik na przykład. Czy spell. To akurat mi się fajnie podobało w Skyrimie. Chociaż jakby wtedy nie było skaźników, to byłby taki spell bardziej przydatny, bo w Skyrimie był spell... Złamany. Jasnowidzenie? Coś ten deseń. I to na przykład pokazywało ścieżkę, w którą mamy się udać. Do questa. I o ile tego się nigdy nie używało, no bo po co jak mamy nad ryjem taki znacznik jebitny, to o tyle... O tyle jednak to byłoby przydatne, jeżeli rzeczywiście nie mielibyśmy czegoś takiego. Czym ty jesteś? Nosorożec. A, bo już do tych włochatych nosorożców się przyzwyczaiłem. Że ty wręcz dziwny jesteś.
Bo tak, ten paladyn, o którym mowa, no to on teoretycznie miał questa zaprowadzić nas do na pustynię. Kwestia, problem jest taki, że ja na pustyni, jak pamiętam, udałem się sam. Nikt mnie nie prowadził tam, ja tam schodziłem sobie krętymi drogami lewo-prawo. I tyle. Co ciekawe, ze znalezieniem tego typa, to nie tylko mój problem jest. A tak patrzę na necie, że mało kto może go znaleźć tak na serio. Że są niektórzy, którzy, o, nigdy nie mogę go znaleźć. Ewentualnie można donieść na szefa Nemory, na jakiegoś typa i wtedy on prowadzi do tego gościa. Jest! O kurwa, szedłem, pominąłem go dosłownie. Hengli. Zostaw mnie w spokoju, szczurze. Buntownicy wygnali mnie z Nemory. Więc lepiej... Dobra, gość wkurzony. Zaczekaj, ja cię skądś znam. Prawie wszyscy mnie tu znają. Nie byłeś aby paladynem? Jestem pewien, że walczyłeś przeciwko orkom. Widać to po tobie. No cóż, jestem doświadczonym wojownikiem. Domyślam się. Mnie też trochę znają w okolicy. Chyba mógłbym cię nauczyć paru rzeczy. Gdybym tylko wciąż potrafił się posługiwać bez niej jest... Dobra, gościu. Co tu robisz? Czekam. Na co? Na okazję, żeby skorzystać ze swoich umiejętności bojowych. Co zamierzasz zrobić? W czasie wojny miałem towarzysza. Nazywał się Kurt. Był paladynem, jak ja. Ramię w ramię walczyliśmy za króla. Ale kiedy przegraliśmy wojnę, Kurtowi zupełnie odbiło. Zaczął okradać i zabijać bezbronnych wieśniaków. Stał się zupełnie inną osobą. Paladyn Kurt nie paladyn żyje? Paladyn Kurt nie żyje. Chwała Inosowi. W krainach centralnych nie ma miejsca dla paladynów renegatów. Proszę, weź to złoto. Skoro już tu jesteśmy, mogę ci... No okej, okay, ale ja nie chcę mi pokazać pustyni. Bunto... Zastanawiałem... Wybierasz... Tak, dziękuję, przyjmij... No okej, okay, dobra. To nie da... I to zróbmy. Dzięki temu odzyskasz magiczną moc. Dziękuję. Jeszcze będą z ciebie ludzie. Niechaj Inos zapewni ci siłę w twojej misji na tym świecie. A ja dam ci... Okej, okay, ale pytanie, czy to kuźwa wszystko? Dobra, teraz pytanie, czy gościu idzie do Nemory, czy idzie mi pustynię pokazać? Powiedziałem mu jedno i drugie naraz. Gościu z Morasul dostał. Karlen właśnie dostał. Konrad w Trellis dostał. Węzel w Cape Dan dostał. Javier z Redok dostał. Czwórka osób z Vanguardu dostała. Roland dostał. Olivier w klasztorze dostał, Fryliof dostał, więc to powinno być to wszystko, bieżące, główne. Dobra, no wygląda jakby wszystko, tylko że to nie było questa tak na serio z tym, po prostu się im oddawało. Ach, a dlaczego idę z gościem? Bo liczę, że jak mi pokaże to gówno, zaprowadzi gdzie ma zaprowadzić, to dostanę ten boost do reputacji u buntowników. Bo mam teraz ile? Jak 56 miałem przed chwilą. Czy zostałem plus 1. Cała porąbana sprawa. Dobra, to jak z tym gościem się udamy, bo poprzeglądałem sobie questy po drodze, no to idziemy na północ do Nordmaru. Bo najwyraźniej bez podbijania teraz, chociaż jeszcze do Galdern pójdę do temu gościowi w końcu tą siarkę zanieść. Się zestra ze szczęścia w końcu. No i pójdziemy do Nordmaru, żeby oddać... znaleźć Xardasa i oddać mu z pięknym za na dobre, czyli spuścić lepę na Ri. Tylko spójrz, przyjacielu, jak okiem sięgnąć gorący piasek. Mój pancerz nie nadaje, wolę... No dobra, chyba tylko całe 500 expa nam dał i to tyle, tak na serio. Pierwsze szybkie pytanie, czy, bo tutaj znajdujemy się przy Bradze. Czy w Bradze ja nie miałem żadnych kwestiorów? Tajne układy... Nie. Dobra, goście, to do Nemory powinieneś wracać, ale już kij z tym. No to jeszcze dawaj gościowi, bo wykopałem siarkę po drodze. Tam szczególnie w tej jaskini, co było dużo surowców. Z laziomka czyściłem. To mogę w końcu koledze tutaj dać siarkę. Proszę. Głuchy jesteś, mówiłem wyraźnie.
Kurwa, jeszcze 7 bryłek siarki brakuje. A, myślę, że my wykopane. Ja pierdzielę. No dobra, jak ci się nie podoba, jak masz wąty, to idę do klanu Młota i idę po północy szukać Xardasa. No, północ jest w tym kierunku, więc lecimy. O kurwa, troll. Chodź tu. O, dawaj, cyk. Ej, wyjmiesz to broń, bo jak pierdzielnie, jesteś zatruty. A nie chcę być zatruty. Tej trolla się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Tak normalnie po prostu z górki go widać. O, jeszcze obok pani Dorotki. Ale cóż, zwierzaczki mają farta, gdyż są na nie wywalone jajca. Bo ja tutaj ślepego durnia szukam. A nie koniecznie ich. Tyś gobliny są. Ale tutaj są martwe orki. Kim wie skąd ten goblin tam na dole, ale olaś go. Powiem wam, że korzystam z bezrobocia na razie. Nie wiem, jak wygląda mój status w momencie, jak wy to oglądacie, bo właśnie korzystam w ten sposób, że nagrywam do przodu do te filmy i po prostu staram się siąść do 3 odcinków dziennie. No chyba, że gram w RPG czy coś, ale to jest już inna kwestia. Zejdźmy na razie tutaj w dół. Zobaczmy, bo chyba mnie tutaj nie było. Albo byłem. Chyba jest trochę śladów po mnie. Jest trochę śladów po mnie. Kto tam jęczy? Kto tam kurwa? Ale to gościu u góry jęczy, a mnie gościu u góry nie ma. Jezus Maria, nie, trzeba pójść do góry gościa ratować. Kto tam? A to pewnie Xarda spierdolę dostaje. Nie, no idę tak, jak droga wskazuje, bo mnie tutaj jeszcze nie było. Albo byłem. Właśnie nie pamiętam, czy ja tu byłem, czy ja tu kurwa nie byłem. Bo tu jakieś orki leżą martwe. Ale sprawdziłem sobie tą mapę. Czekajcie. Tutaj. O, byłem, dobra. Tą mapę musiałem wcisnąć. Musiałem orkowe wykopaliska mieć wciśnięte, dobra. Okej, mamy lodowego golema, który mi piznął z lodu. A ja mu tutaj... cyk, cyk, złapy kilka razy. Ładnie, sprzedana, luta. Ale akurat ten... co jak co, ale jak on paznie tutaj z magii, to boli. Na miejscu tego szamana też bym spierdzielał do tyłu, jakby ktoś mi masakrę ludu nagle zrobił. Zabijając każdego na hita. Ale... jednak umrzał. Kurwa, te gobliny teraz to są... to jest takie te upiertki wkurzające. To jest takie lenistwo twórców, w sensie lenistwo. Pewnie brak czasu, żeby jakoś dopieścić ten Nordmar. Chodziłem po tym monterze teraz szukając tych gości i powiem wam, miłe wspomnienia mi się odpaliły. No bo jednak montera jest fajnie zrobiona, ta Myrtana. Natomiast ta, bo Myrtana to miasto. Myrtana mi chodzi cały czas. A no bo to jest dobrze zrobione po prostu, tak? Widać, że oni tam siedli, mieli większość pomysłów. To była pierwsza kraina, no bo tam przygoda się rozgrywa, więc prawdopodobnie tam siedli jako pierwsze. Aha, później terminy zaczęły gonić. No i to niestety kurde widać. Kurde widać, bo idę tą ścieżką. Są te góry. Nie będę narzekać, że okej, są góry czy coś. Ale powiem wam, że jednak na przykład chcąc nie chcąc, plus w cudzysłowie znowu powiem Genshina, który zgapił akurat tą mechanikę od Zeldy chyba. To jest ta wspinaczka z wytrzymałością. No tamto był sens taki gór, no bo tam się tak po prostu, o, masz górę, myślisz, że jest coś ciekawego, jak na przykład tego gościa słyszało się tam umierającego? No to mordo, wspinasz się, gotik. No mordo, dawaj slajdę, może ci się kurde uda po pół godziny, a może nie. Kto tam wie, chociaż są ludzie, którzy lubią takie wyzwania w grach, że jest się w cudzysłowie ruchanym na każdym kroku. Ja natomiast nie lubię. Na przykładu, Stalker Gamma, grałem sobie na tym kanale w sumie, tam widzie, była seria na tym, z tego samodzielnego moda do Stalkera. No i co mi się na przykład nie podobało, to jest akurat dosyć dużej ilości gier, które chcą pokazać jaki jest trudny poziom, to jest to, że nie można było tam kupować broni. Każda broń musiała być skraftowana, naprawiana. Ile w StarCraftie jeszcze to na przykład dosyć wygodne było w tym o kurna, ja z mapy wyszedłem, prawda? Nie powinienem tego robić, ale chuj, nie wiem gdzie mam
Gdzie mam zapisane? Pokaż mi, wczytaj grę. 2 minuty temu, dobra, jolo. Jak? Ej, jak ja do wody wpadnę, będzie beka i przeżyję. Siup! No nie wierzę! No nie wierzę! Ale nie mogę mapy uruchomić. Dobra, pójdźmy przed siebie. A, Stalkraft, że Stalker oraz Minecraft połączone, MMO Stalkera, to było tam dobrze zrobione, bo tam też nie można było broni kupować. Ale w tej gamie na przykład nie można było kupować broni. I do dupy tam. To craftowanie było bardzo trudne, wymagało ciężkiego grindu, z którego się czasami wychodziło żywym, czasami się nie wychodziło żywym. I na przykład, co mi się nie podoba w Gothicu? No w Gothicu to, że każda broń, która dropnie się tutaj, w tej Gothicu trójce, to jest broń zużyta, która ma 50% tej wytrzymałości, tam siły. No i to mi się po prostu nie podoba. Całe gówno, które dropimy, nie można po prostu w cudzysłowie dropnąć dobrej rzeczy, tylko jest ta mechanika tych skrzyń. A, tu w gównie jestem. Myślałem, że to jest taka twierdza Xardasa za ekranem. Dobra, wczytujemy. To nie zbaczajmy teraz ścieżki, jak tylko tam z góry, jak tylko zobaczymy delikatną pochyłość. Szczególnie nie zbaczajmy z góry w kierunku poza mapy. Może bardziej coś w mapie po prostu. Ciekawe, czy Xardas zbudował tą wieżę nową, powiedzmy na mapie, na drodze, czy na przykład zbudował tak, że ją po prostu widać od razu, jak w tym Gothicu dwójce. Jak było bezchmurne niebo, to... Czy no, nie w grze, ale ogólnie powiedzmy tak, jeżeli Gothic byłby naprawdę, no to bezchmurne niebo byłoby tą wieżę pewnie widać z miasta, jakby była dobra pogoda i tak dalej. Jeleń zobaczył, że zjadam mięso z jego pobratymców i zaczął spierdalać. Mądre, mądre. I teraz tak, co my tutaj mamy? Też wodę pewnie, też tutaj morze. Nie chcę wskakiwać, nie chcę popełniać tego samego błędu. Co my natomiast tutaj mamy? Orki z Majorki. To pewnie jeden z ostatnich obozów orków, który mamy do wyczyszczenia. Czy oni mnie zaatakują, jak podejdę? No raczej, kurwa, nie inaczej. Dobra, mają tutaj Magic Castera, który we mnie się sfokusował. Mają też masę tego. Strzelców niestety, jak widzę. Więc trzeba tutaj Ricola małego zrobić. I się wziąć dalej do zabawy od razu. No kuźwa, każdy, jaka to jest wkurzająca walka. Każdy, mimo że tutaj leży dużo trupów, ale teraz patrzcie, no każdy paruje wszystko. No teraz już nie akurat. Na nagraniu postanowili umierać, jak już zacząłem komentować. A ale jak nie gadałem, to żyli skubańcy ile chcieli. Okej, jest kwestia rozkończona z tymi Nordmarczykami. Tutaj klan ognia chyba w górę. Reputacja, no ale nie będę się tepać, ponieważ... jestem daleko i nie ma tutaj, jestem najdalej chyba praktycznie od jakiegokolwiek możliwego takiego krótkiego przejścia tutaj szybkiego. Dlatego kiedyś tego questa pójdziemy odebrać od nich. Czy oprócz tego, że oni się znajdowali w cholerę daleko od jakiegokolwiek klanu nordmarskiego, było tutaj coś jeszcze? Czy to po prostu obóz dla zapełnienia mapy, bo znowu nie mieli... Po co tutaj, nie zdążyli czegokolwiek tutaj sensownego dać, tym bardziej z questami i tak dalej. W jednym z namiotów jest skrzynia, stara skrzynia. I jakieś losowe fanty tutaj są, do dupy. Prawdopodobnie z żadnego nie zdążę nawet skorzystać. Tutaj mamy, a niby na drugą stronę jest coś. Robię quick save'a, nie będę skakać, to nie jest Paweł Jumper niestety. Tutaj widzę, po lewej jest jakieś przejście naokoło. Jakieś połączone lądem coś. Się wyłoni mi tak tutaj wieża Xardasa w końcu na horyzoncie. Na razie jest tutaj tylko spalona chata. Jakieś zwierzaki. Chyba bizony. Wiem, że bizony były w Ameryce Północnej, no ale nie w takim klimacie jak teraz raczej. To był bardziej taki jak my mamy, umiarkowany. No nie była Kanada. O kurwa. Tutaj tego. Gorna przywołało.
Troll, zwykły. Ja już myślałem, że chociaż czarny będzie takim zadupiu, że wiesz, że idziesz tutaj, męczysz się. Kij wie, gdzie jesteś, tutaj skok tego asasyna robisz, dosłownie na mapie się nie mieścisz. Zwykły troll. A kurna, gobliny. Liczyłem, że coś ciekawego będzie. Chyba, że wchodzę do jakiegoś losowego królestwa goblinów, takiego Maslow Fest. Tylko co one by tutaj robiły? No nie, nie ma królestwa goblinów. Jest zwykły kufer. Jakimś nieistotnym gównem. No w gotiku, jak takie coś leżało w jedynce albo w dwójce, to można było tą skórę podnieść. No nie ma tutaj nic takiego. What the fuck? Jeszcze kolejne orki? Czekaj, to jak było wejście, to chyba na lewo od wejścia i te orki się znajdują tutaj. Ale tak troszkę dziwne. No nie spodziewałem się ich akurat. Chyba hiszpańskiej inkwizycji nawet bym się prędzej spodziewał niż ich. No i dobra, zajmijmy się nimi. Tutaj pyk. No i tyle, jakieś orki z Majorki załatwione. Czy one coś sensownego tutaj trzymały? Chociaż jakąś starą skrzynię, czy metalową skrzynię? Czy co oni tutaj robili? Jak czy lorowo można powiedzieć, o jakieś zapasy, beczki tutaj, pewnie cyk, jakiś oddział zwiadowczy, kontrola. Nie wiem, dla mnie to wygląda jakby tak dali kolejny projektant tego terenu, coś zrobił i już to rzeczywiście po kompletnej... No po prostu zlali to kompletnie, jakby to inaczej powiedzieć, no. A innego wytłumaczenia nie ma, to jest takie puste miejsce, ci orkowie są tacy losowi na jednym krańcu, na drugim krańcu jakiś losowy troll. Ta wyspa taka pusta się wydaje, ale jeszcze w cholerę nad poziomem morza. O przepraszam, to nie jest wyspa, to przecież most ma połączenie lądowe. No to półwysep może. Przejdę jeszcze do końca tej drogą, ona zaraz się kończy. Zobaczę, czy gdzieś mnie prowadzi. A tak zerkam czasami na górę, to są chyba drzewa, to nie wygląda mi na żadną wieżę. No, elo szablo, zombam cię w dupie w sumie. No zaraz będzie koniec drogi, pozostaną nam tutaj chyba pustkowia, na to wygląda. W stronę klanu wilka. O, a olać te wilki, jak mnie nie zaatakują, to w dupie je mam. Jakaś jaskinia jest w sumie. Tu widzę złoża rudy. Ja na razie tej rudy nie potrzebuję. Pełzacz, co ty tu gościu robisz? Zgubiłeś się? Pełzacz wojownik. Kurwa, aż wilki za mną przybiegły do tej tutaj jaskini. No nie wierzę. Weź się wypierdzielać. Jakoś losowo tutaj wrypały. Myśleliście, że co, że ja uciekam przed wami? To nie ja jestem uwięziony z wami, tylko wy ze mną teraz. Cyk, zarąbane. O, jakiś noc w dzień otrzymałem. No to kuźwa jest noc w dzień. A kij wie w sumie. Może też, nie zdziwiłbym się, gdyby to jest po prostu zaklęcie, które zmienia, że mamy noc w dzień. I tyle. Ale to by było dorąbane zaklęcie tak in real life w sumie. No by to oznaczało, że obracamy ziemię o 180 stopni wokół osi X. Dlatego cholera, to by niezłe było. Rzucało, masz moc obrócenia całej planety o 180 stopni, wow. O, jeszcze bardziej by było porąbane w osi Y, no. Nagle biegun ten, północny robi się południowym, południowy północnym. Ciekawe, jakby takie pole magnetyczne by się zachowało, jakby nagle tak obrócić ziemię kompletnie. U, czarnego mamy tutaj. A jak tradycja nakazała, trzeba czarnego bić. Jaki jebany byłby wytrzymały na tym. Na normalnym poziomie trudności. To chyba wytrzymałości mi starczy, żeby go klepać szybkimi atakami. No ale... Kurde, to jest kilka, ale tak kilkadziesiąt ataków w sumie. O, przywołanie golema. Dropnęło. Więc jak znowu będziemy jakimś cudem bić się z liczbą przeciwników przerastającą naszą nasze możliwości, to mamy tutaj ja i mój golem, nas dwoje. I byśmy mogli montować. I co my tu mamy? Wejście tutaj na wodę, do wody. Tutaj mamy to przejście, którym już raz prawie wszedłem tutaj w sumie. Ale tak na serio, mamy gówno tutaj, gówno. Nie ma sensu tutaj łazić. Gdzie ten jebany Xardas?
No spróbuję tutaj wejść na górę na przykład, bo tu widzę ścieżka. Ciekawe, czy to mnie do niego poprowadzi, czy chociaż zbliży. Ale tak chciałem sprawdzić, co mamy tutaj napisane, a tu gościu wisi na tym, na słupie. No niestety kierunku drogi nam nie powiedział, bo nie żyje. Czy to będzie takie jak wejście na wysoki Hrodgar w Skyrimie? Dobra, to Skyrim wyszedł 6 lat później jakoś od Skyrima. Od Gothica. Skyrim wyszedł 6 lat później od Gothica trójki. Nawet Oblivion wyszedł później od Gothica trójki. Ja mówię, że o, Gothic trójka mi przypomina zbytnio Obliviona na przykład. No ale to Gothic był pierwszy. To. O niewiele, o tyle, że teoretycznie albo była taka moda, albo to był przypadek, albo zgapili jeden od drugiego szybko, bo koniec końców no, jest taka mała różnica wyjścia, że nie ma opcji, żeby jedni zaczęli grę i powiedzieli, o, moja gra będzie wyglądać dokładnie tak samo. Mamy rozwidlenia, pójdźmy na razie w lewo. No myślałem się, że to może być ten gorszy kierunek, który gówno mi da. O, myślę, że to będzie coś szybkiego tutaj. No pójdźmy w prawo. Bo w prawo mnie chyba prowadzi na tą dokładnie górę jedną, na którą akurat chcę wejść. A lewo prowadzi mnie dalej doliną, prawdopodobnie do klanów. Ja bym chciał się tędy dostać to prawo przełęczą. Do klanów. Prawdopodobnie tam ta ścieżka mnie do klanów po prostu prowadziła. Tutaj mamy ślady, prawdopodobnie cieniostwór. No jak? Jak golemy są tutaj, no to patrząc na Gothica 1 można pomyśleć, okej, zbliżamy się do Xardasa. Ale gdyby tutaj były różnego rodzaju golemy, tutaj na razie mamy dobra. Chciałem powiedzieć, że mamy jeden rodzaj golemów, ale tutaj mamy jakieś światła. O, jest Xardas, jest, kurwa, w końcu jest. Ten stary dziad, trafiłem do niego chyba. I co, ten sam golem będzie sobie fruwać i mówić mi jakoś ten... musisz udowodnić wejście. Jest jebany... Czekajcie, zapiszę twardo i spuszczam mu w pierdol. Tak na dzień dobry chcę po prostu mu z miecza wyjechać na ryj. I gościa zarypać. No co jest, frajerze? Jak nie? Dobra. Oła! Jebany, co bije! Jeszcze spele dupą rzuca! Muszę go w kąt zagonić, ale nie! Nie się mnie atakować! Zarąbał mnie! Xardas mi wpierdzielił! Dobra, to musimy się najwyraźniej specjalnie do tego przygotować. Pierdolę mu meteorem, nawet się nie zorientuję, co go trafiło. Mam tutaj golema do przywołania. I mam błyskawicę. I mam wystarczająco many, żeby przynajmniej 3 spele rzucić. Zobaczymy, czy gościu się heala stryknięciem palcem, czy nie. Więc najpierw wezwiemy golema. Bo o, mamy jeszcze chwilkę czasu. Możemy wtedy potę palnąć. I wzywamy tutaj cyk. Jak jebło w niego. Cyk. Dobra, nie mam już niestety tego. O kurwa, szkielety przywołał. Szkielety to akurat w porównaniu do Xardasa są dosyć łatwe, ale jak on będzie tłuc, to tu się problem już robi. Szybko, szybko, bo mi golema zdjął. No nie mogę go trafić. Kurde no. Zombie jest tutaj. Zombie go trafiło i Xardas się obsrał. I nie wiem co z tym Xardasem, to jest Xardupa, co jest? Dobra, nie heala się jeszcze. To mi dajesz nadzieję na jebnięcie w niego. Hej, uważaj co robisz, dobra? I ty dostał kilka razy i... Ja mam teraz przewagę wysokości, można powiedzieć. Próbujmy go zabić, to jest nasza nadzieja. Gościu co milion ataków wyprowadza. Fuck. On to znowu robi. No mówię, szkielety akurat plus taki, że one są dosyć łatwe do pokonania. O kurna, jak on wali kulą mrozu. To ja nie wiem jaki to damage może zrobić. Pół chłapców No nie, no healnął się, no kurwa i no spróbuję go zabić, to jest mój punkt honoru teraz. Będę do końca odcinka, nawet z nim się nie rozmówię. Ale go zabiję. Dobra, meteorem w niego piznąłem. Ale gość jeszcze od obrażenia się nie obraził. Uważaj co robisz, dobra? Pożałujesz tego. Dawaj, napierdalamy w niego. Dobra, niech nie przywołuje szkieletów.
I teraz jest szansa, że jak on jest w trakcie przywoływania spela. Dobra, jeszcze z golemem tutaj mu walimy ładnie na pyrkę. Dobra, i znowu był w trakcie przywoływania spela, więc jest zajęty. Ale wyjął kostur, z kosturem to już jest ciężko. Próbujemy w niego spelem pierdolnąć. No nie mogę na niego wykierować. No nie mów, że się healnął. No nie, mogę liczyć tylko... Mogę, nie widzę. Jest! Zabij Xardasa. Ej, szkielet na solówę tutaj. Ożywieńczy sługa. What the fuck? Zabij Xardasa. I to tyle? Złamany. Wow. Złamany. Nie wiem, co powiedzieć. Fajnie, że można taką, że no, każdą postać można zabić w Gothiku w sumie. Co teraz? No sorry, Robert, nie powiem ci, bo on nie żyje. A, ten ożywieńczy sługa to on wstaje w ogóle. A, bo on jest traktowany jako ten człowiek. Więc musimy go, cyk, zabić. Dobra, wczytujemy i gadamy z tym Xardasem. No elo, Xardas. Jesteś nareszcie. Xardas. Przez cały czas mojej podróży mieszasz się do wojny. Czemu nie powiesz, o co chodzi? No dobrze. Od dawna pracuję nad realizacją pewnego planu. Od czasu, gdy byliśmy uwięzieni za tamtą barierą. Gdy przemówił do mnie Beliar, jakże wielkim sukcesem byłoby dla niego, gdybym stanął po jego stronie. Niegdyś najwspanialszy spośród magów ognia. Teraz sługa mrocznego boga. Udałem, że przyjmuję jego ofertę. Zesłaną mi przez Beliara wiedzę wykorzystałem jednak przeciwko niemu. Przygotowałem wszystko dla ciebie. To jednak długa opowieść. Gdy już dowiesz się o wszystkim, zrozumiesz, czemu tak trudno było mi podjąć decyzję bez ciebie. Mówisz o wyborze między Inosem a Beliarem. Wydaje mi się, że to jedyne możliwe opcje. A może istnieje jeszcze inna, trzecia droga. Aby z niej skorzystać, musisz przynieść mi artefakty Adanosa. Ha. No nie widzi mi się na razie dawanie mu tych artefaktów, no chyba, że po prostu mogę mu powiedzieć, że słuchaj, mam artefakty. Ale miecz stanął w ogniu, albowiem miał w sobie moc Inosa. I Inos przemówił do Robara. Zejdź z gór i pokonaj mych wrogów. Prastara wiedza plus 3. No i zastanowię się, czy prawdopodobnie jak mu teraz powiem, bo dialog był taki krótki, że się domyślam, że jak mu tu powiem, że mam coś o alchemii. 5 artefaktów, to w tym momencie on po prostu powie, że o, mogę dokonać wyboru złamany. Czy coś. A niekoniecznie, że złamany. Od razu pójdę w jego kierunku na przykład. No to kolejny quick save i rozmawiamy. Mam 5 artefaktów Adanosa. Dysponujesz więc wielką mocą. Mocą, którą zarówno Zuben, jak i Robar chcieliby widzieć po swojej stronie. I jedno, i drugie jest możliwe. Dzięki tym artefaktom możesz się zdecydować na Inosa lub Beliara. A co zamierzasz zrobić? To my musimy uniemożliwić wygranie tej wojny Beliarowi czy Inosowi. Cóż by się bowiem stało, gdyby którykolwiek z nich zwyciężył? Czekałby nas 1000 lat pod władzą jednego boga. Doprowadziłoby to do kolejnej wojny. Przygotowałem plan, dzięki któremu skończę z tym szaleństwem raz na zawsze. To trzecia droga, którą ci proponuję. Decyzja nie należy jednak do mnie, a do ciebie. Jaką rolę odgrywają w tym wszystkim artefakty? Zabierz je do pieca na rudę w Nordmarze i zniszcz. Weź kamień mocy. Zawiera magiczną moc run. Jest jej tam dość, aby uruchomić piec na rudę i zniszczyć w nim artefakty. Chcesz, abym zniszczył artefakty? Tak. Aby nie można już było nigdy wykorzystać ich mocy. Decyzja należy jednak do ciebie. Jeśli wybierzesz Beliara lub Inosa, wszystko, o co walczyłem, zostanie utracone. Przynajmniej na kolejny 1000 lat. Kurwa, nie wiem.
O, byłem zaskoczony jestem. A co się stanie, gdy zniszczę artefakty? Wtedy wkroczymy na ścieżkę, której krańca nie znamy. To jednak nie będzie jeszcze koniec. Powiem ci wszystko, gdy już zniszczysz artefakty. O, jest. Możemy pogadać później. Chodź tę wściekłość, gościu, nagle. O, telekineza. Jeszcze pieniądze mu zabiorę, a co powie, że... O, ktoś mi kradnie rzeczy. Czy masz z tym coś wspólnego? Nie. Będę miał cię na oku. A tak na serio, no właśnie, podpierdzielę mu te rzeczy. Bąbel czasowy. Ja jedyne, czego teraz szukam tak na serio, to oprócz mnóstwa złota, jest kamień jest kamień teleportacyjny do Xardasa. Bo nie chcę mi tutaj łazić. Nie mogę z nim pogadać, szkoda. Wydaje się towarzyski. Na pewno bardziej wygadany ode mnie. No to jak my tutaj mamy napisane, znisz 5 artefaktów. To, co Xardas dał. Zapiszę sobie tutaj i tepniemy się jeszcze do Vanguardu. Spodziewałem się czegoś więcej od rozmowy z Xardasem. Ale dobra, Robar, jestem. Xardas szuka artefaktów Adanosa. I to tyle? Ja pierdzielę. Gość to się nazywa Główny Quest. A to mi tak z dupy... Cóż, oto mamy problem. Zainosa, gdzie jest gór? Niż 5 artefaktów. Dobra, słuchajcie, w tym momencie skończymy sobie odcinek. No, mam nadzieję, że się spodobał, bo pomimo tego plot twistu, że Xardas chce, żebyśmy zniszczyli artefakty, to wręcz się zawiodłem. Na tym, co tutaj się... Mamy questa cały czas. O, poprzekaż, co planuje Xardas. Przekazuję. O, Robar nawet nie pierdnął. Natomiast Xardas... No, słuchaj, wiem, że nie widzieliśmy się w chuj czasu, nie wiesz czemu. Zrobiłem to wszystko niż artefakty. Wiem, że po prostu zniszczenie artefaktów to ścieżka Adanosa w tym momencie. No mnie kusi, żeby po prostu pójść ścieżką Inosa. Pomyślę. No i myślę, że sam zdecyduję. Prawda, byłbym wdzięczny za jakieś komentarze, ale szczerze, mam to nagrane z 2 tygodnie do przodu. W takim razie prawdopodobnie tych komentarzy nie zdążę nawet przeczytać. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć, pa.